Znowu podpaliłem. Powinienem topić dud. Nie to chciałem kliknąć, ale spoko. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Dobra, zapiszmy. To jest drabina, nie? Drabina. To jest schody. Aha. Okej. Dobra, była drabina, ale nie mogę na nią wejść, ni cholery. Już wiem o tym, że nie mogę nawet z niej spaść. Czyżby ta córka tutaj była? Bo tutaj kogoś słyszeliśmy. Przed chwilą pojawił się jakiś dźwięk. Nie, to jest drabina, ja chcę worek tylko przeszukać. Dobra, zapiszmy. No, odwróć się do tego. Odwracanie się jest kiepskie, naprawdę. Ciekawe. To delikatne chodzenie jest kiepsko zrobione. Podpalmy. Znowu mi coś zadrżało. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwania. Pijany wie przecież, że jest interesujące. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. No myślałem się, że chodzi o Siria, a nie o mnie i pomylił płeć. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Jakiś niezły szpieg. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Okej. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Podsumowanie. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Zaraza. Widzicie, mogłem nie chodzić po tych misjach pobocznych, bym zdążył na pewno. Na pewno bym zdążył. Po prostu na pewno. 1200-100% i w ogóle nie wiem, czy pamiętacie, od jakiejś pół godziny, może dłużej, mamy level do rozdania, może teraz go rozdamy. No i tak mamy tylko bonus do... Nie mamy nawet do czego tego bonusu rozdać. Fucking shit and fuck. Shit, fuck. Shit and fucking shit. Chyba, żebym wybrał którąś z tych... Nie, no dobra. O, witaj Kakrak z powrotem. No, widzisz Morgan, jak oglądasz.
Dobra. Jezu, gdzie nas teraz kieruje? Gdzieś daleko. Albo nie gdzieś daleko, tylko ja przeoczyłem. Nie, tu nas kieruje. Czyli z powrotem do tego cholernika. No dobra, to możemy sobie pobiec już na koniku. Nie, ale nie mam gdzie wrzucić, Morgan. Bo mam tylko 3 sloty na umiejętności. A, tędy nie przejdę, to mnie kieruje, cholera. Dlatego dopiero na wyższym poziomie będzie sens coś rzucać. Niech sobie poczeka, nie ucieknie. Dajesz, płotka, dajesz! Jakby cię gonił dziki gon! Nie, nie, nie gonić się, nie, nie panikuj, nie zrzucaj, cholera no! No prr, bo się zmęczysz, szalona, no ile chcesz biec? Zupełnie, normalnie jakby próbowała na mnie rzucić, że ja tak długo trzymam przycisk. Chamstwo. No zobaczymy, czy będzie miał kupiec do sprzedania te roślinki, których szukamy na kota. Byłoby fajnie, bo byśmy dwie rzeczy mogli wtedy zamknąć. To jaskinię, jedną i wilkołaka. Spróbować, chociaż nie wiem, czy na wilkołaka nie będziemy jednak potrzebować mocniejszej rzeczy. Okej. To jest inna reakcja niż poprzednio. Ty wiesz, że się nie schowałeś? Ej. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kiwi. Ty, tylko jakim już walczyłem. Idź sobie. Tylko po. No ale Morgan, fakt faktem, że gra wyszła świetnie. O cholera. Łoż ty! Kurde, nie zdążyłem. Nice. Odbije ci tą strzałę. Nie odbije. Tak, zrąbałem, za bardzo chciałem się pobawić. Ale nie, spróbujemy go zabić odbitą strzałą. Czemu jutro dopiero, Morgan? A, w ogóle jutro live'a nie będzie. To od razu mówię. No! Aha, nie pozwolił mi zablokować. No dalej. No, teraz przyblokował. Kurde. No, chodź, chodź. Chodź. No, szkoda. No, nie przyblokowałem. Fuck, nie sądziłem, że aż tak szybko się odwróci. Naprawdę nie sądziłem, że aż tak szybko się odwróci. No nie, ja do inkwizycji chyba wrócę dopiero po pieśku.
Ewentualnie chyba, że Wiesiek mnie trochę zmęczy i będę miał więcej czasu, no bo Wieśka gram tylko na live'ach, a nie mam zamiaru robić też live'ów całodniowych. Bo co? Normalnie aż będę chamski. Będę teraz chamski. Była niegrzeczna, była niegrzeczna. No i godzinę posiedzę pod drzwiami. I co? No nie, dla mnie zdecydowanie Wiesiek jest lepszy. Stać, kto i... Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Czemu? Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Okej. To idziemy do mieszkańców. Popytać, który ma jaja. Swoje przy sobie, ale nie baron, bo dyma w tyłek. Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Śmierć samą. Dobra, pogadamy ze staruszkiem, on i tak jest trupem, więc nie ma nic do stracenia. Witaj. Witajcie. Howdy. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby... Która jest w ogóle godzina? Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak... No nie latę, pocik zarąbisty. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolicę. To dorwiemy barona. To znaczy dostaniemy się do barona, zobaczymy, co tam będzie, skończymy rozmowę. Jak będziemy mogli zapisać, to będzie koniec live'a. Można, ale niewiele o tym wie. Tak jak mówię, jutro live'a nie będzie. Na to, ja wiem, wsparcie. Po prostu nie wiem, o której będę w domu. Mógłbym wam wskazać. Czemu chcesz mi pomóc? Chodzi ci tylko o datek, czy coś jeszcze za... Spoko, latę. Rób tak. Trzeba się przeciwstawiać chamstwu. Godnością osobistą i odgładą. Karcz masz, to mój szwagier. Tak, dorwiemy i usiągniemy mu pod drzwiami. Dorwiemy barona i usiądziemy mu pod drzwiami. Mogę usiąść pod bramą. No teraz już za późno. Nie znajdziecie, albo i nie znajdziecie. Dobra, próbujemy szukać drogi wejścia, czy płacimy starcowi? Decydujcie. Jak sądzicie, która opcja będzie bardziej odpowiadać naszym oczekiwaniom, naszym... preferencją, powiedzmy, tak, możemy powiedzieć, bo czemu nie? Możemy dużo rzeczy powiedzieć, co z tego. Dobra, mówisz Morgan, żeby nie płacić. Ja bym obstawiał, że wejście jest gdzieś od strony fosy. Dlatego wyjdziemy, zejdziemy do fosy. Wejdziemy, bo tak patrzę sobie tędy. Że któryś... Tędy? O latę, za mało osób jest, więc jeden głos zadecydował. Tutaj będzie może... Cześć, Seba!
Co tam u ciebie? My to sobie wieśkujemy. Powiem ci, że... Kurde, genialny jest ten Wiedźmin. Naprawdę jest genialny. To, co zrobili... Kawał dobrej roboty. Tak, powiedziałbym nawet, że w większości brodzę. Ale czasem zdarza się pływać. Próbujemy znaleźć tajne wejście do twierdzy. Skąpimy 15 złotych monet. O, i patrzcie. Dobrze mi się wydawało, że gdzieś tu może być. Mówiłem, że może być gdzieś jakieś takie wejście pod wodę? Szkoda tylko, że nie mamy... Kota, znowu! Po ciemku idziemy. Brawo, mychy. Powiem ci, że naprawdę... Rozświetlmy tutaj trochę, bo ciemno i nic nie widzę. Zapiszmy. Dobra, ale... Kurde, poruszanie się po minimapce jest przekichane. Czyste srebro. Dobrze, że nie urąbane niczym. Tutaj można skoczyć? Może tędy? Tak, tutaj chyba mamy iść. Zapiszmy. No mychy, no. Współczuję, co mogę powiedzieć. Nie to, że się bardzo śmieję, ale bardzo się śmieję jednak. Gwoździe, proste płetnarskie narzędzia, płatnerskie nawet. Jest płetnarskie, żebym wymyślił nazwę. Miałem nadzieję, że tu coś znajdę. Tu mniej więcej coś widzę, ale i tak bardziej idę po minimapce. Dobra, idźmy wolno. Światło. Muszę być blisko. Światło! No się żyje w wątrobie. Nie, w sobie. No wątroba jest. To może być. Stan gry zapisany. Schowaj. No, mychy, domyślam się, że było dużo śmiechu. Surprise, motherfuckers! No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką. I tańczyliśmy, wirowaliśmy! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, Jezu, raz, ale... dwa, trzy. Przesadzisty. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Krwawy baronik. Zresztą i tak masz gościa. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. A na pewno nie wpuścić. Pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. Do czego miałbym się niby przydać? Do czego? O proszę, dobra postawa.
Widzę, że możemy się dogadać. Zabić go zawsze będzie czas. Tędy, zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Ja też nie. Decyzję podejmę po rozmowie. Więc nie pikaj. Naślę na ciebie brodę i co? Ten twój zameczek, twierdzę, zburzymy. Zameczek, twierdzę. Malutko. Twierdzumie, barownie. Miałem jeszcze gorzałkę. A mi się właśnie skończyła. O, jest. Ale nie będę już więcej brać. Pacierza i alkoholu nie odmawiam. Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. No. Wypijmy. Wypijmy za gorzałkę. Oby zawsze była tak parszywa, żeby ją w mordę lać. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivi. Powsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Chujowo. Jest paskudnie, pięknie, tu przejdźmy do kontretów. Zadecydujcie. Pierwsza opcja, która dostanie dwa głosy, jedzie. A w międzyczasie się posilę. Chujowo tu. Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Chcesz się zgubić? Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło... Oj, Seba, w mniejszości byłeś. Jedni żony, inni córki. No, straciłeś córkę, widziałem plakaty. Nie, nie wybiorę tego. Bo widzieliśmy te plakaty, że on szuka swojej córki, ale kwestia, fakt, że możemy tutaj rzucić tekstem, to jest groźba, jest tak słabe. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? No więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas. No jak żyć? Ale nie przez to. A śmierdziała jak... Przez RZ płynieneś. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. Retrospekcja. Zresztą moja żyć w porządku. Zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Wole! Się potknęła teatralnie. Nie ma nic. Gdzie baron? To jest Ciri, nie rozpoznajesz? Lol. Od barona ją wzywa. Fuck. Ona w ogóle nie podobna do barona. Ja, że sobie nic nie zrobiła, Wiedźmin to by się już dawno Geralt... O, fuck! Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Dobra, to jeszcze zagramy. No, podnieś to. Nie wiem, po co nią podnoszę to. Ale co tam? Tu podskoczymy. Miałem nadzieję, że tu wejdziemy, ale chyba musimy korytem rzeki iść. Dawaj, mutka. Muszę jej pomóc. Kurde, nie mogę atakować. No. Kurde, te przeskoki są dobre, trzeba przyznać. Dobra, dobra. No, ogółem wysportowane dziewojki w tej grze.
Możesz zejść! Tak, fakt faktem, Manix. Yennefer pokazała tyłeczek dokładniej. Aczkolwiek widziałem w... Ktoś mi podsyłał, znajomy z roboty. Podsyłał mi od PewDiePie'a filmik z Wiedźmina. I tam Ciri na tej pierwszej... Yennefer, znaczy się, na tej pierwszej scenie miała... Majtki! Tak, powiedzmy, że też się zgubiła. Ale też tylko trochę. What the fuck? To znaczy, że wiesz dokąd iść? What? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. A, ta wersja wcześniejsza, no może być, Manix, o tym nie pomyślałem. Dobra, skąd tu się wzięłaś, gdzie jest jej dom? Teraz, Morgan, możesz decydować, którą opcję wybierzemy. Bo rzeczywiście, Manix, to słyszałem, że tydzień wcześniej chyba tam w Arabii była premiera, czy jakoś tak. Jeden, dobra. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motyl. Ale ma rozmyty makijaż. Pobiegłam, no i się zgubiłam. Nienawidzę motylków, zabijajmy wszystkie motylki. I te zielone oczy. Trochę jak Daenerys Targaryen. W ogóle ten musical... Z gry o tron, genialna rzecz. Szła słodką ścieżką, wiesz? No bo nie było nic na śniadanie. Nie rozumiem. No, byłam troszkę niegrzeczna. Rozbiłam dzban z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Troszkę niegrzeczna. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. Kiepsko. Porzucili ją. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Co za król wilków? Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie, to znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby. I cały był okropnie, okropecznie straszny. Okropecznie straszny. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. No, współczuję latę, że ci tak live zdycha, ale nie mam na to wpływu. Idziemy, maleńka. Nie wiem, dlaczego nagle mi się kojarzy ta scena trochę z Gotikiem. Wilki! Schowaj się. Tego się nie spodziewałeś, co? Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. No raczej. Wiele więcej. Chodźmy. On umie tylko zostawiać dzieci w lesie. Fuck, ale... Ale by się chciało podejść i tak zdzielić tego gościa, żeby... Do piątego pokolenia w przód się jeszcze kłaniał przed ręką.